Was serdecznie. Ja jestem Spokojny Człowiek, a to jest kolejna książka, którą chętnie Wam tutaj zaprezentuję. Jest to książka pana Jana Wimmera Wiedeń 1683, czyli kolejna książka historyczna na moim kanale o odsieczy wiedeńskiej, o Wiktorii Wiedeńskiej. Pewnie wiele razy, czy to w szkole, czy to w telewizji, w internecie słyszeliście. Na pewno zainteresowani tym tematem, myślę, że mogą coś powiedzieć, mniej zainteresowani również, bo o Wiktorii Wiedeńskiej, no, czy o samym Janie III Sobieskim wiele razy pewnie słyszeliście, więc to jest temat, myślę, dosyć znany i powinien być znany, bo moim zdaniem Wiktoria Wiedeńska jest to jedna z największych, jest to jedno z największych zwycięstw polskiego oręża w historii i jedno najbardziej i chyba najbardziej popularna na całym świecie Wiktoria polskiego oręża, bo nie tylko, że uratowaliśmy w jakimś stopniu chrześcijaństwo, to uratowaliśmy też inny kraj, co w tamtym okresie nierzadko się, no raczej rzadko się zdarzało, więc to naprawdę coś niebywałego. Zacznijmy od tego, że ja o Wiktorii Wiedeńskiej przeczytałem już kilka książek i muszę powiedzieć, że są to przewadze praktycznie wszystkie bardzo dobre książki i nie sądziłem, że jeszcze coś lepszego natrafię, no ale okazało się, że się myliłem. W ostatnim czasie wypożyczyłem sobie książkę pana Jana Wimmera. Jan Wimmer na swoim koncie ma już wiele książek historycznych o czasach Rzeczypospolitej, przeważnie w wieku XVII, czyli wojna z Turcją i jeszcze z innymi państwami. Wiele książek pan Wimmer bardzo ciekawych napisał. Ja niestety przeczytałem tylko jedną, właśnie ten 1683, ale jest to książka moim zdaniem kompletna i naprawdę godna do przeczytania. A to dlaczego? To dlatego, że naprawdę pan Wimmer przedstawił praktycznie wszystko to, co powinien przedstawić każdy historyk, jeżeli chodzi o tworzenie książki historycznej w sensie wojen, bo naprawdę nie zawsze jest tak, że książka historyczna jest tak ciekawa i tak, można powiedzieć, pełna wiedzy, jak jest tutaj w przypadku pana Jana Wimmera i Wiednia 1683, bo w tej książce naprawdę znajdziemy praktycznie wszystko to, co w tamtym okresie było, co się działo i jest tutaj naprawdę wszystko. Można powiedzieć akcja. Zaczyna się to wszystko w ten sposób, że pan Jan Wimmer przedstawił sytuację gospodarczą, wewnętrzną, zagraniczną każdego państwa, przedstawił sytuację Polski, jak wyglądała, i Austrii, Turcji, i można powiedzieć, że w każdym z tych trzech przypadków sytuacja wyglądała w taki sposób, że w tamtym okresie, u schyłku XVII wieku, każde z tych państw przeżywało mocny kryzys. Czy to Polska, czy to Austria, czy to Turcja. W głównej mierze przez to, że w tamtym XVII wieku bardzo dużo toczyliśmy, bo można powiedzieć, Polska, Austria czy Turcja toczyła bardzo dużo wojen. No i były to przede wszystkim wojny bardzo trudne, bardzo ciężkie. Tak jak w przypadku Polski, na przykład powstanie chmielnickie, potem wojna z Rosją, Szwecją, no i w końcu z Turcją. Czy na przykład w przypadku Austrii wojna 30-letnia, wojna z Francuzami, również wojna z Turcją i Turcja, która również miała tych wojen wiele, z Austrią, Wenecją, z Polską, z Persją, jeszcze z innymi tam mniejszymi państwami. No, tych wojen naprawdę było całkiem sporo. Ale to nie tylko to. To nie tylko to, również kryzys wewnętrzny, czyli różne problemy wewnętrzne, i czy w przypadku Polski różne takie, wiadomo, w tamtym okresie zaczęły się już problemy wewnętrzne, jeżeli chodzi o problemy z różnymi osobami, bardzo
nieciekawy mi, czy w Austrii, czy w Turcji tych problemów było naprawdę sporo. To wszystko po kolei jest przedstawione. Ale to nie jest wszystko. To jest, można powiedzieć, tylko taki wstęp. I to mi się naprawdę bardzo podoba, że takie coś tutaj jest. Co dalej? Pan Jan Wimmer przedstawił sytuację finansową każdego państwa. Ile mieliśmy pieniędzy w tamtym okresie, ile mogliśmy za te pieniądze wystawić wojska. I przedstawił również sytuację wojskową każdego państwa. Przedstawił, jak wyglądało wojsko. Praktycznie każdą większą jednostkę opisał, więc to naprawdę, tutaj jest to zrobione bardzo, bardzo solidnie. Bardzo solidnie i każda rzecz jest tutaj opisana naprawdę, naprawdę tak, że można powiedzieć, trzeba by bić brawo, bo naprawdę nie każda książka przedstawia dokładnie każdą stronę, przepraszam jeszcze raz, stronę konfliktu, a tutaj mamy to naprawdę zrobione bardzo dobrze. Książka jest naprawdę obszerna. Przedstawia, tak jakbym powiedział, przed wojną, samą wojnę i również skutki. Skutki wojny, które jeżeli chodzi o naszą stronę, nie do końca nam się to, można powiedzieć, opłaciło, chociaż z punktu widzenia, czy to pana właśnie Jana Wimmera, czy to właśnie również innych pisarzy, no było to dla nas i tak lepsze niż byśmy mieli się potem bić u nas, więc tutaj Jan Wimmer również tą tezę w jakimś tam stopniu tłumaczy. Co mogę powiedzieć również na plus, bardzo duża ilość map, naprawdę tych map jest tutaj bardzo dużo. Jeżeli na froncie zmieniała się sytuacja w jakimś tam stopniu, to te mapy były przedstawione. Również bardzo duża ilość różnego rodzaju takich szczegółowych wiadomości, naprawdę jest tego sporo. Możecie tutaj zauważyć, że są tutaj podane na przykład skład polskiej na przykład armii. O, widzicie, czy tutaj, tak, to jest skład polskiej armii. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Jest tutaj wszystko również bardzo ładnie przedstawione, klarownie i czytelnie. Dla przeciętnego czytelnika, czy dla historyka, nie? Co mogę powiedzieć jeszcze? Książka ma dużo fotografii, chociaż z tymi fotografiami to jest tak, że niestety one są liczone w strony. W sensie takim, że w książkach historycznych, jeżeli są fotografie, to są osobno, tak, nie wliczane strony, współcześnie się teraz tak robi, ale w tej książce jeszcze tak nie jest i tutaj tych fotografii jest dużo, więc no, trzeba odliczyć kilkadziesiąt stron wraz z mapkami, bo mapki też są tak jakby nie osobno, nie? Zresztą tak jakby w jednej stronie, liczone w strony, nie? Więc to też jest dosyć ciekawa sprawa, chociaż ta książka jest chyba z 83 roku, na pamiątkę właśnie tej bitwy, więc to jest czytana. Książka ma jakieś 440 stron, odliczycie te wszystkie mapki, te wszystkie fotografie, dostaje jakieś 400 stron, mimo wszystko bardzo obszerna, bardzo kolorowna, bardzo konkretna książka, przedstawiająca bardzo dobrze wstęp, można powiedzieć, przedstawiona również bardzo dobrze bitwę i również to, co się działo później ze strony polskiej, austriackiej, tureckiej, więc wszystko bardzo fajnie zrobione. Dobra, to jest Jan Wimmer i Wiedeń 1683. O, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Wszystko przedstawione, każdy praktycznie oddział jest tutaj zrobiony i mogę dodać jeszcze tylko tyle, że w 1683, że jest to książka, moim zdaniem, z tych, co przeczytałem, najlepsza, jeśli chodzi o ten okres historyczny, więc polecam każdemu. Dobra, trzymajcie się, jeśli wam się to spodobało, możecie zalajkować. Być może na niedługim okresie pojawi się coś jeszcze, więc trzymajcie się. Mocno, gorąco i cześć.